Siemanko! Nie. Co? Co? Co to jest? Co? Pepito. O Jezu, Pepito! Pepito! Nie, spodziewaliście się mnie tak wcześnie. To twój duch? To jest duch Pepito, widzicie go też? A macie stary. Ty ma coś w obrazach świętej matki Pepitowskiej? W końcu jesteś! Matka Boska Pepitowska. Wróciłaś! Wróciłeś! Jesteś taki czarny na głowie. A to od dnia ma młotka, żeby to uczcić. Co? Cześć. O cholera! Niebiański głos mi został. A, to wyszło. Super, wiecie, jaki sypał? Jaki sypał? Sypał jest taki, że mnie matka wyrzuciła. Jak cię wyrzuciła? Też będzie wyrzucił, co? Dupcać. Nie wiem, co mała ze mną. Dobra, słuchajcie, pogadamy zaraz, chodźcie. O. Zaraz. Ej, palec mi utknął, czekaj. Co ty się drzesz, ty? Co to jesteś? Pani medyczka! Sryczka, tyczka, kuźwa, mać butów zachodnich. O, jaki humorek. Ktoś złamał ci serce, chętnie złamie ci kark. Ona żeby zaraz nie dostała w to oko. Szmulo. Dobra, przestań tam jęczeć, kuźwa mać, ubierz się normalnie, a nie. Chodzisz jak popi... Kurde, znowu butów zapomniał! Dobra, przestań nucić, bo jak ci zaraz gluta wyciąg... O ty, suko! Ty szlampucero, ty! O, ty! O! O! Było trzeba nie obrażać. Wezmę policję. Tak się zdarza, kiedy się obrażę, prawda? Naraz, jaki był numer do policji? Twój ostatni? Mój ostatni? Nie mam żadnego w kontaktach, więc zakładam, że nie ma żadnego. Zadzwonię na komendę. One, te dziewczyny, ogólnie one mają między sobą zatargi. Czy jeszcze ciebie nie zamknęli, wariatko? W zasadzie to zamknęli dzisiaj. A co? To szybko odwiązałaś ten pan kartę. Się nią zajmie. A co tu się stało? Obrażała mnie, to przywaliłam. Myśli pan, że to się da dotknąć? Trzeba zawieść to chyba, nie? Na komendę? To? Nie no, no raczej na szpital, tak mi się wydaje, Suzy. Zuzy, chyba mnie nie pamiętasz, znasz? Co nie? Nie. No gadanie nad zwłokami zawsze spoko, weź nie pamiętasz? I zawozimy. No to ja, Jack przecież. Jezus Maria! Tylko inny kolor włosów mam. Nie poznajesz po tych tatuażach? O, widzisz, masz wariatko. Okazję, leży sobie, weź ją. Nie chcę. Nie ma ale co brać. Ten, ja słyszałem, że ty lubisz się zabawiać. To weź się. Panowie, trzeba się zająć tamtymi zwłokami. Sama jesteś zwłokami psycholog. Co ci zrobili? Że ja... Ale jedziesz. Jadę. Nie rozwali się. Nie rozwala. To dobrze. Kurde. Weź mnie nie... No co ty mówisz? I ty mówisz ja... Podejdź, jak coś bliżej. Dawaj Morales, rób co trzeba. Los Santos Police Department, zjedź na pobocze, nie masz szans, zatrzymaj się! LSPD, policja na pobocze! Los Santos Police Department, na pobocze! Zjedź na pobocze! Nic cię nie goni? Nie goni mnie, wiesz? Nie goni mnie. Po co trzymać dzwonka w dupie, niech polata po chałupie. Tego nie powiedziałem. Co ty masz? Halo? Halo? Dawaj go. No cześć. Nie no, znowu. Gdzie go wynosimy? Felipe! Tutaj. Grande za jaja po prostu. Felipe! Trzeba, to mi się podoba. To chodzi. Mi się podoba, tak? Granduś, masz taki Felipe! Tak będzie, jest no to czas na żarty, jest czas na... Francisco! Jest czas na żarty, idziemy się upić, to może nawet Pepito bez... Pomocy! Nie? Dobrze, wyważam go stąd. Pomocy! Bramy ma! Ty, zoba! Ratunku! Ale kogo ty wołasz, Pepito? Nowy? Gdzie jest Pepito? Ja ci mówiłem od samego początku, że bez spodni tutaj nie wejdziesz, no. Ale mi suwa, super. Tutaj wiesz, znaleźć taki zakątek dla siebie. Myślę, wiesz? Co? Nie, tutaj nic takiego nie będziecie robić. Co? O nie, Jezus Maria, najgorzej, Diego!
Co? Co się stało? Jak ten to z prywatnej, ale nie tutaj. Wybaczcie mi, ale ja nie wiem, czasu się za bardzo przebrać. A i tak później musimy pomyśleć nad nowymi ciuszkami, panowie. Cześć! Hej! Ej! Sia! Ojejku, Felipe, jakie ty masz piękne kolczyki! Jeden mam. Kolczyk! Ładny? Piękny, wyglądasz fenomenalnie. No, to dobrze, że ci się podoba. Niepotrzebna ironia, April! Nie, każda brałaby normalnie, słuchaj, twój kolczyk. Ty, bo ci... Słuchaj. Bo ci przekuję coś tym kolczykiem, co Diego może jeszcze nie przekuł. No, no, nie czyli na przykład rękę. O, przepraszam, kuziwa, przebiłem ci rękę, tak będzie? Tak. Ty, a może by tak, tak. Se na Pepitku zrobić kolczyk? No, nie, Diego, to będzie bolało. Tak. Mogę wiedzieć, co ty robisz? Nie mogłem was znaleźć. A gdzie jest to auto, które ci dałem? No nie miało opon. Jedź i odstaw to stąd i wróć tu na piechotę, dobrze? Dziękuję Pepituś, bardzo. Pepituś, wyjął. Co jest? Co jest grane? Kurde, nie mówcie, że te spodnie się świecą. Pepituś. Co? Dobra, chodź, poczekaj. Z tymi porczkami to przypadek, naprawdę, wziąłem ten numer. Dobrze, nieważne, już jest okej. Patrz, Pepito, basen jest! Wzgórze, panowie. Nie, to, tu chyba tak nie ma. Pioruny, bijcie w tego cuba! Dobra, jeszcze raz! Bij w tego cuba rudego! Oła! No by takich, no! Mówiłem! Sia. Mówiłem, że mam moc? Oto teraz paszport dostanie. Coś mu zrobił. Miał dyskusję. Lutuj go! Zaraz mu mopa w dupę drugiego. Lutuj go, lutuj! Masz lutownicę? No. Żeby go lutować? Ja mam lutownicę. No, ale masz tam? Dawaj, no to pa, dawaj go. Lutuj, lutuj tam. Co wy robicie? Trzymaj, Rudzik, smasz, lutuj go sobie, trzymaj! Lutuję go! Gniazdo ty! Obezdrańcu! Weź mu z lutuj pośladki! Ale nie, wszyscy chcą zobaczyć sztuczkę na Pepito? Chcemy na Pepito zobaczyć sztuczkę. Dobra, to chodź Pepito. Panowie, wybraliście jakieś tabletki na gardło? Właśnie, strasznie ich tak. No właśnie, mam ten sam problem, nie? Co teraz? Poczekaj, bo ja to muszę znaleźć. A co, Sukas? Pomóc ci? Nie, spokojnie. O! Mam chyba. Co? Tu musisz stanąć tak i tu zobaczyć, co tu jest. Zobacz. No i patrz, widzisz? Co? Co ty robisz, człowieniu? Moja propozycja na chwilę obecną. Zły dotyk boli całe, że o tym nie zapomnę. No, trochę wiesz po głupie, nie? Ale uczyliśmy się przecież, no, pamiętasz? No, Weiser też był, no. No. Też był. Taka orgia. Weiser, ty też nie waliłeś? Nie wiem, czy my chcemy być w tej rodzinie. No tak. Ja nie wiem, tego nie chcę konia. To ja mam pytanie, kto sobie walił? Ja. Dobra. Rudzik, poza tym ty zapinasz, ci się zapiłeś Pepito w pupę. Dobra, przez ubrania to się nie liczy. Tak, jasne, co było, to było. Dziurę miał w tych spodenkach. Ale ciebie też. Co się stało? O, cholera. Co powiedział? Cholerstwo. A. Sztuczkę je pokazał. Zacięło się! Z ruchami posuwistymi. Pozwala to swoją kobietę? Zacięło się! Żona jedzie sobie. Oj, pojechała! Co jest, kurde? Kurde. Co jest? Maja! Co się stało? Ktoś strzelił. Ktoś... Jak go tak zostawić? Kto ma kajdanki? Zaraz...
Brytny jest... dostał GPS-a ode mnie. Wyciągaj szybko ten apteczkę z samochodu, raz. Gdzie, dawaj do nas, szybko. Pewnie w bagażniku będziesz szukać, bo na tylnych siedzeniach. Ja mu uciskam radę, to bierz, 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 bierz. Tak kuźwa, nic nie widzę przez tą szybkę, dobra. Co to za gnój, kto to był? No to z dachu to była jakaś snajpa, stary. Dobra, odsuń się. Muszę to zatamować. Dobra, najwyżej zginę, idę zobaczyć tam na dach. Dobra. Grande, trzymaj się. Złożyłem się. Spokojnie. Nie mów teraz nic, dobrze? Proszę, nic nie mów. Pamiętaj o mnie. Nic nie mów. Zaraz będziemy na miejscu, jesteśmy blisko. Don, pamiętaj o kanapkach. Zaśpiewam ci, spokojnie. Nie idź w stronę światła, Don. Spokojnie. Pośpiewać ci? Zaraz zawołam medyków. Jak anioła głos. To niebo. Usłyszałem. Spokojnie, spokojnie. Ją powiedziała, patrz. Tak to... Dobra, zabierajcie go. Biorę. Głupio by było umrzeć, skacząc na jakiś dasek. Zawsze można zaryzykować, nie mam nic do stracenia. Przecież jestem tu sam. Nie, boję się. Czemu? Czemu? Czemu on skoczył? Ej, nie chciałem skakać, ja chciałem wyjść na ten most. Teraz głupio będzie włazić na most po tym, jak mnie pozbierają. No nie może być CK z skoku z dachu, no. Z daszku, z daszku. Co to w ogóle było? 5 metrów. Możesz napisać SMS z ludzi, bo ja nie mogę komórki sięgnąć w bagażniku, że no. Ja już wracam do miasta, spalę to, że zaraz, że będę za 2 minuty. Bo my to szybko ogarniemy, czy to długo będzie trwało? Ja na szybko. Dobra, ja to zadam, bo ja się zamieszczę na 10 sekund. No. Co tam? Mam grandę, ogólnie chcę za niego worek ziemniaków. Że co? Mam grandę, chcę za niego worek ziemniaków. Dobra. Nie no, jestem w sklepie akurat. To weź jeszcze cebulę.